Panie trenerze, rozmawiamy po zwycięskim spotkaniu pana drużyny z Wolanią. Jak oceni pan to spotkanie? No raczej pozytywnie. Myślę, że wygraliśmy zasłużenie, aczkolwiek pierwsze 15 minut myślę, że dla przeciwnika, bo mieliśmy troszkę problem z organizacją gry, bo przeciwnik gra tak nietypowo, że tak powiem. Buduje akcję w sposób nietypowy, ale jak sobie to wszystko skoreagowaliśmy, to wydaje mi się, że później przejęliśmy inicjatywę nad tym meczem. Później wiadomo, że pomogła nam czerwona kartka, aczkolwiek też pomogła. Mieliśmy problem, bo przeciwnik się cofnął, boisko dzisiaj nie było najlepsze i był problem z kreacją tej sytuacji, ale tak naprawdę po raz kolejny ten mecz pokazał, że może nie mamy długiej ławki, ale po raz kolejny ławka pomaga, bo wchodzą rezerwowi, Szwedzio robi karnego i Miro strzela gola i wygrywamy. Także naprawdę pozytywnie. No musi być pan bardzo zadowolony z Mirosława Tabora, bo kolejny mecz ze strzeloną przez niego bramką. Tak, no też myślę, że ta jego rola w drużynie się zmienia. Teraz w głosowaniu na kapitana, po Mariuszu Łyduchu został drugim kapitanem. Ta opaska widać, że mu służy, bo drugi mecz z opaską i trzeci gol. Ale ja Mirkowi powtarzałem całą tamtą rundę, że może tych goli nie było sporo, ale on wykonuje, oprócz tego, że strzela gole, wykonuje kapitalną robotę dla zespołu. I cały czas go przede wszystkim za to chwalę, a gole to jest tak jakby, no wiadomo, żeby napastnika się rozlicza z bramek, ale u nas jest troszkę inaczej. Napastnik też ma pracować dla drużyny, a Mirek jest tym bardzo dobry. Jeszcze ostatnie pytanie. Też dopisało wam szczęście, bo minutę, czy no może kilka minut przed strzeloną bramką przeciwnik miał sytuację sam na sam. No to jest pewnie kamień duży panu spadł z serca. Faktycznie, zapomniałem o tej sytuacji. No to typowa niefrasobliwość. No, obrońca nie trafia w piłkę, która leci 50 metrów. To jest tak naprawdę brak koncentracji. Gdzieś ta kartka nas, myślę, że rozluźniła trochę w tyłach, bo nie było zagrożenia. No Kasper popełnił błąd, ale też wydaje mi się, że dobra robota tam Fujcika, który szybko skrócił ten kąt i zawodnik w ostatniej chwili podjął decyzję o lobowaniu i to nie wyszło. Także no, dopisało nam szczęście, ale tak poza tą sytuacją to przeciwnik nie zagroził za bardzo naszej bramce dzisiaj. No a jak już ostatnie pytanie, to też chciałem podziękować wszystkim kibicom, którzy chodzą na spotkanie i życzyć wszystkim sympatykom wesołych świąt Wielkanoc. To w imieniu właśnie sympatyków dziękuję bardzo.